Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkie osoby, które tutaj są na miejscu, też wszystkich przed ekranami. Nie wiem, czy zgodzicie się z taką moją bardzo subiektywną opinią, ale ostatnio miałem okazję usłyszeć wiele różnych wypowiedzi, czy też kazań, pośrednio albo bezpośrednio nawiązujących do powrotu Pana Jezusa, do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I to zarówno u nas w Kościele, jak też w innych zborach, czy to za granicą, czy w Polsce. Myślę, że tak się dzieje nie bez przyczyny, bo jak popatrzymy sobie na ten ostatni rok, który przeżyliśmy, różne dziwne wydarzenia, których doświadczyliśmy, których nikt z nas by się nie spodziewał, nie byłby w stanie przewidzieć. Sam pamiętam, jak kiedyś żona mi mówiła, właśnie rok temu mniej więcej, że zobaczysz, będziemy musieli wszyscy chodzić w maseczkach, to popukałem się w głowę i powiedziałem, że to jest niemożliwe. A jednak, nie? I czyli jakby ta pandemia i te takie globalne zmiany, które ona spowodowała, na pewno gdzieś tam kierują nasze myśli ku właśnie takiemu pytaniu, czy to przypadkiem nie jest już znak końca, znak przyjścia Pana Jezusa. Ale nawet kiedy popatrzymy sobie bardziej szeroko na wydarzenia ostatnich, powiedzmy, 100 lat, to też ostatnio na Facebooku spotkałem taki wpis, gdzie ktoś pytał tak retorycznie trochę, czy uważacie, że macie ciężko, czy uważacie, że żyjecie w ciężkich czasach? No tak byśmy powiedzieli, że są ciężkie czasy, prawda? Ale jeżeli pomyślimy o kimś, kto na przykład urodził się przed rokiem 1914, tak? Znaczy, co musiał przeżyć przez lata swojego życia, pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, epidemię grypy hiszpanki, 500 milionów osób zachorowało, 100 milionów osób zmarło, znacznie bardziej zjadliwa grypa niż ta, którą mamy obecnie, czy niebezpieczna. Komunizm, faszyzm, holokaust. To tylko niektóre z takich wydarzeń w takim globalnym charakterze, które te osoby musiały gdzieś tam przeżyć, się z nimi zetknąć, prawda? Więc to pokazuje, że te ostatnie 100 lat, powiedzmy, mniej więcej, obfituje w takie wydarzenia, które są o tyle wyjątkowe, że mają taką globalny charakter, globalną skalę, dotykają ludzi na całym świecie. XXIV rozdział Ewangelii Mateusza zawiera właśnie proroctwo na temat końca czasów i no, z tych przyczyn, o których powiedziałem wcześniej, właśnie oczy wielu osób kieruje się na ten tekst, na to proroctwo. Ja również kilkukrotnie je ostatnio przeczytałem, gdzieś tam doszukujemy się odpowiedzi na to pytanie, które być może wielu z nas nurtuje, czy to już? Prawda? Czy to już nadszedł ten czas, który tam przez Pana Jezusa jest opisywany? Pan Jezus oczywiście opisuje tam czasy zburzenia Jerozolimy w 70 roku po Chrystusie, ale również mówi tam w ogóle o końcu czasów i o swoim powtórnym przyjściu. I przeczytam z tego rozdziału dwa wersety na razie, 7 i 8. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi, ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Bardzo prawdopodobne jest więc to, przynajmniej tak gdzieś moje skojarzenia idą w tym kierunku, że całkiem możliwe, że żyjemy właśnie w tym czasie, o którym Pan Jezus tutaj powiedział, że to jest właśnie ten początek bólów porodowych, czy też początek boleści, więc taki czas, który jest bezpośrednim wstępem do tych wydarzeń, do tego czasu końca i gdzie te trudne wydarzenia będą narastać. Taką bardzo ciekawą obserwacją jest, którą gdzieś tam słyszałem, którą ktoś się podzielił, jest to, że żyjemy też w takich niezwykłych czasach, że poziom technologiczny ludzkości osiągnął taki moment, że właśnie te wydarzenia, które są opisane na przykład w objawieniu Jana, one dopiero teraz mogą się wydarzyć, tak? Czyli żyjemy w takich bezprecedensowych czasach, że dopiero teraz ludzkość osiągnęła ten poziom technologiczny, że te rzeczy mogą się po prostu wydarzyć.
kiedy jeszcze popatrzymy na też 24 rozdziału, na wersety 32 i 33, tam jest napisane: niech figowiec posłuży wam za przykład. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Podobnie, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Czyli Pan Jezus dał nam to proroctwo właśnie po to, żebyśmy tak naprawdę czytali je, wpatrywali się i rozpoznawali te czasy, w których żyjemy. Tak jak ktoś, kto obserwuje cykl życia figowca, może na tej podstawie jakieś tam wyciągnąć wnioski, tak i my powinniśmy wyciągać wnioski na podstawie tych rzeczy, które widzimy. Natomiast dzisiaj nie chciałem się skupiać na tym proroctwie, tylko chciałem mówić o czymś innym. Bo kiedy słuchałem tych różnych wypowiedzi i kazań na ten właśnie temat i modliłem się o to, pytałem Pana Boga, czy to już, to zadałem sobie również takie pytanie, które być może nurtuje Was. Jeśli rzeczywiście tak jest, że przyjście Pana Jezusa jest już naprawdę blisko, a na pewno jest dzisiaj bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, to co my powinniśmy z tym faktem zrobić? Jak ja jako chrześcijanin powinienem w praktyce zareagować na to, że powrót Pana Jezusa jest bliski? Co mam robić? Albo cytując klasyka, jak żyć? Jak w praktyce oczekiwać, dobrze oczekiwać na powrót Pana Jezusa? To jest coś, nad czym ja się zastanawiałem. I wiecie, dobrze się składa, bo nie musimy na ten temat snuć jakichś domysłów ani zgadywać, ponieważ Pan Jezus nie kończy tej swojej wypowiedzi z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, nie kończy tego swojego proroctwa właśnie na wypowiedzeniu tych słów, ale kontynuuje tą swoją wypowiedź i w dalszej części swojej opowieści odpowiada właśnie dokładnie na to pytanie. Jak jego uczniowie powinni zareagować i jak się powinni przygotować na to, co Pan Jezus zapowiada. I zaraz po tym proroctwie następują cztery przypowieści, czy cztery opowieści, które właśnie mówią o tym samym zagadnieniu. I dzisiaj chciałbym popatrzeć na nie wszystkie, ale bez jakiegoś nadmiernego skupiania się na szczegółach, czy bez rozmieniania ich na drobne, ale właśnie raczej chciałem popatrzeć na nie wszystkie razem, jakie one wszystkie razem niosą dla nas przesłanie. Właśnie w tym kontekście, oczekiwania na powrót Pana Jezusa. Przeczytajmy teraz pierwszą z tych przypowieści. Ona zaczyna się od 45 wersetu 24 rozdziału. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: mój Pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa, i surowo go ukaże. Wyznaczy mu dział wśród obłudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. To jest pierwsza z tych przypowieści. Widzimy więc, że mamy tutaj do czynienia z jakimś sługą, z jakimś człowiekiem, który otrzymał od swojego pana pewne zadanie. Być może ten człowiek był przełożonym sług w tych domu, chociaż nie jest to jasno powiedziane. Natomiast jego obowiązkiem było w zasadzie służenie innym ludziom, prawda, poprzez wydawanie im żywności we właściwym czasie. No i można by przypuszczać, że to był taki codzienny, powtarzalny obowiązek, który być może nawet z biegiem czasu mógł stać się taki nużący, ale od jego prawidłowego wypełnienia zależało dobro całego domu tego pana, w którym przecież żyli, pracowali również pozostali domownicy. I Pan Jezus w tej przypowieści zestawia ze sobą takie dwie skrajne postawy. Tak jakby dwóch zupełnie różnych służących. Widzimy, że kiedy Pan powraca do swojego domu po długim czasie nieobecności i powraca niespodziewanie, moglibyśmy nawet powiedzieć, że wpada z taką niezapowiedzianą kontrolą. I jeśli wróciwszy, ten Pan zastanie swojego sługę zajętego wypełnianiem swoich obowiązków i zajętego tym, do czego został powołany, no to
taki sługa otrzymuje pochwałę, jest nazwany szczęśliwym i otrzymuje nagrodę, nawet awans. Pan stawia go nad całym swoim mieniem i ustanawia go zarządcą swojego domu, swojego majątku. Druga skrajna sytuacja to taka, kiedy pan powraca i owszem, zastaje tego sługę bardzo zajętego, ale no niestety nie tym, do czego został powołany. Zamiast rozdzielać współpracownikom żywność, czy troszczyć się o nich, on ich bije, poniża, spędza czas na pijackich imprezach i zamiast wypełniać powierzony mu obowiązek, kieruje się swoim własnym sercem, swoimi własnymi pożądliwościami, które doprowadzają go do całkowitego odstępstwa i porzucenia tego zadania, które otrzymał. Jak w ogóle możemy rozumieć ten obowiązek, czy to zlecenie, które dostał ten sługa? No, nie ulega wątpliwości, że taka odpowiedzialność, czy obowiązkowość, albo wierność są w ogóle w Bożych oczach cnotami, nawet wtedy, kiedy dotyczą takich zupełnie przyziemnych rzeczy, jak na przykład praca zawodowa. Ale kiedy Pan Jezus mówi o rozdzielaniu pokarmu współsługom, to trudno też uniknąć takiego skojarzenia z Kościołem. No bo przecież Biblia wielokrotnie porównuje słowa Pana Jezusa do pokarmu, prawda? Do takiego duchowego odpowiednika fizycznego jedzenia do takiego pokarmu, który jest nawet ważniejsze dla naszego dobra niż to fizyczne. Wówczas, jeżeli tak w ten sposób opatrzymy na tą przypowieść, to takimi osobami rozdzielającymi ten pokarm byliby duchowni, księża, pastorzy, starsi zboru, nauczyciele, ewangeliści, albo używając takiego bardziej nowoczesnego zwrotu, jacyś tam liderzy kościelni, prawda? No i ma to jak najbardziej sens, ponieważ te osoby na pewno mają szczególną odpowiedzialność przed Panem Bogiem, szczególnie w czasach oczekiwania na powrót Pana Jezusa. Jednak nie tylko te osoby są powołane do służby Jezusowi, ale każdy z nas ma pracę do wykonania, ma jakieś obowiązki do wypełnienia i każdy z nas z tych obowiązków zostanie kiedyś rozliczony. I kolejne przypowieści również, nawet jeszcze więcej mówią na ten temat. Dlatego powinniśmy sobie zadać pytanie, a ja? Co ze mną? Czy ja, tak jak ten sługa, znam w ogóle zakres moich obowiązków? Ten sługa przynajmniej znał swoje obowiązki, ale czy my je znamy? Zwróćmy również uwagę na to, co leży u takich podstaw tego postępowania tego sługi. Powiedział w swoim sercu, mój Pan zwleka. A więc kiedy powrót Pana się przedłużał, to ten sługa pomyślał, a może ten Pan już nigdy nie wróci. Może to było tylko takie czcze gadanie i może nikt nie rozliczy mnie z mojego postępowania. A przecież spędzanie czasu na biesiadach, na imprezach jest znacznie ciekawsze niż nudne obowiązki i troska o innych. Więc u podstaw takiego, a nie innego zachowania tego złego sługi leży brak wiary w słowa, w tą zapowiedź Pana, które doprowadziły w jego przypadku do porzucenia tych obowiązków, do buntu, do odstępstwa, do zawiedzenia pokładanej w nim nadziei i też braku roztropności i niewierności. Zamiast koncentrować się na swoich obowiązkach, ten niewierny sługa koncentruje się na sobie. Po pierwsze na zaspokojeniu swoich pragnień i pożądliwości, na folgowaniu i dogadzaniu sobie. A po drugie na zaspokojeniu swoich ambicji, dominacji, władzy i zajęcia miejsca swojego Pana. Jakie w takim razie płyną wnioski z tej pierwszej przypowieści w kontekście oczekiwania na powrót Pana Jezusa? Właśnie tak z lotu ptaka, bez zbędnych szczegółów, możemy na pewno z tej przypowieści wyciągnąć takie wnioski, że przede wszystkim musimy znać zakres naszych obowiązków i wiedzieć, z czego zostaniemy rozliczeni. Bo jeśli nie mam takich obowiązków, albo nie wiem, co to za obowiązki, to na koniec, kiedy Pan wróci i zechce nas z nich rozliczyć, to może być problem. Ten sługa miał problem. I druga rzecz, jeśli zamiast na pracy dla naszego Pana, zamiast na Królestwie Bożym koncentrujemy się na sobie, na zaspokojeniu naszych własnych pragnień, może na zbijaniu majątku, dobrym jedzeniu, wyjazdach, samorozwoju, na realizacji naszych marzeń i tak dalej,
to mijamy się z tym, czego On chce i czeka nas rozczarowanie. Nie zrozumcie mnie źle. Te wszystkie rzeczy, o których tutaj powiedziałem, to są dobre rzeczy i Pan Bóg nam je dał, żebyśmy z nich korzystali. Ale nie to ma być naszym priorytetem, nie to ma być naszym celem. To troska o Jego Królestwo, troska o to, do czego On nas powołał, ma być naszym priorytetem. Na czym się koncentrujemy, na czym się skupiamy? Kolejna przypowieść o 10 pannach. Od pierwszego wersetu 25 rozdziału. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan Młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nasze lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam was, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. To jest druga przypowieść, o której chciałem dzisiaj mówić. I ta przypowieść o 10 pannach, ona nawiązuje do zwyczajów weselnych w Izraelu. Dokładnie do takiej części, gdzie po uroczystościach w domu Panny Młodej, Pan Młody przyprowadzał ją do swojego domu rodzinnego. I właśnie charakterystyczne w tym rytuale było to, że ten dokładny czas ich przybycia nie był dokładnie znany. I właśnie według zwyczaju, właśnie druhny ze strony Pana Młodego miały oczekiwać na ich powrót. I w związku z tym, że to zazwyczaj było już po zmroku, to te lampy były niezbędnym wyposażeniem po to, żeby cokolwiek było widać. Możemy sobie zadać pytanie, co symbolizują lampy i oliwa. I wiele osób sobie już zadawało to pytanie. Nie jest to takie wcale oczywiste w tej przypowieści. I ja też nie zamierzam dzisiaj się jakoś bardzo na tym skupiać. Odsyłam was do kazania naszego pastora, które zostało niedawno wygłoszone właśnie na temat dokładnie tej przypowieści o 10 pannach. Tam ta symbolika jest bardzo dokładnie wyjaśniona, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi szczegółami. Z punktu widzenia dzisiejszego naszego rozważania nie jest to aż tak ważne. Natomiast kiedy popatrzymy na tę przypowieść z takiej pewnej perspektywy, tak jak mówiłem, żeby nie wchodzić w zbytnie szczegóły, bez takiego koncentrowania się na detalach, to przekaz tej przypowieści jest dość jasny, prawda? Jest to przypowieść o czym? O mądrości i o głupocie, tak? O przezorności i o bezmyślności, bo takimi cechami wykazały się te panny. Zauważmy, że sytuacja tych panien jest nieco inna niż sługi z poprzedniej przypowieści, ponieważ one najwyraźniej nie mają żadnych wątpliwości co do tego, czy ten Pan Młody przyjdzie, czy nie. No bo w końcu cóż by to było za wesele bez Pana Młodego? Więc na pewno nie brakuje im takiej wiary i są przekonane, że to prędzej czy później nastąpi. I one również, podobnie jak sługa z poprzedniej przypowieści, mają pewien obowiązek do wypełnienia. Nie wydaje się to zbyt trudnym obowiązkiem, ale jest taki. Ich lampy mają świecić i mają nie zgasnąć. Jednak kiedy to oczekiwanie na Pana Młodego się przedłuża, wszystkie 10 panien zasypia, kiedy Pan Młody nadchodzi, budzą się, zapalają lampy i okazuje się, że te 5 z tych panien nie ma oliwy, nie mają paliwa do lampy czy do swojej pochodni. Te 5 panien jest po prostu nieprzygotowanych. I próbują na szybko coś zorganizować, pożyczyć ten olej, ale nie ma takiej możliwości. Jedyne, co mogą teraz zrobić, to iść do miasta, kupić oliwę, ale wiadomo, że to potrwa trochę czasu, to potrwa długo i wtedy nie zdążą na wesele. Rzeczywiście tak właśnie się dzieje. Ostatecznie te 5 panien, którym zabrakło oliwy,
one nie są wpuszczane na wesele z powodu swojego spóźnienia. Na czym w takim razie polega zasadnicza różnica pomiędzy tymi pannami mądrymi i głupimi, czy też roztropnymi i bezmyślnymi, czy przezornymi i bezmyślnymi, w różnych tłumaczeniach różnie to jest nazywane. Te pierwsze panny, te mądre panny się przygotowały, a te drugie się nie przygotowały. Z powodu swojej głupoty, niefrasobliwości, jakiejś nieumiejętności przewidzenia przyszłości czy konsekwencji swoich działań, czy też braku tych działań, te panny są niegotowe w kulminacyjnym momencie tej roli, którą otrzymały. Jaki to jest zawód, jaka to jest strata, kiedy ta cała ich wiara, kiedy całe ich oczekiwanie na powrót Pana Młodego spełzły na niczym, po prostu na nic się nie przydały. Zmarnowany czas i wysiłek. A wystarczyło przecież, żeby zamiast spać poszły i kupiły sobie zapas oliwy. Wystarczyło poczynić odpowiednie przygotowania na to, co można było przecież przewidzieć, ale wiara w to nadejście Pana Młodego nie wyzwoliła odpowiedniej akcji w życiu tych kobiet. Ta wiara okazała się po prostu martwa i ostatecznie bez znaczenia. Co w takim razie ta przypowieść mówi nam w kontekście powrotu Pana Jezusa? Że nawet jeżeli głęboko wierzymy w to, że to kiedyś nastąpi, może nawet cieszymy się na myśl o tym wydarzeniu, ale nie powoduje ono w naszym życiu konkretnego działania, jeżeli nie czynimy starań, żeby się na to wydarzenie przygotować, to niestety czeka nas srogi zawód. Ponieważ mądrość człowieka objawia się właśnie w tym, że człowiek potrafi zrobić właściwy użytek ze swojej wiedzy. To jest tak jak Denis, ty mówiłeś dzisiaj na wstępie. Oczekujemy z tą nadzieją na powrót Pana Jezusa, ale ta nadzieja to nie jest taka nadzieja albo będzie, albo nie będzie. Tak? Tylko wiemy, że Słowo Boże jest pewne i że Pan Jezus na pewno powróci. Ta nadzieja to jest pewność. Więc to jest tak naprawdę, my wiemy, że Pan Jezus powróci, tylko czy robimy właściwy użytek z tej wiedzy? Czy potrafimy ją właściwie wykorzystać? Pięć z tych panien nie potrafiło zrobić z tego odpowiedniego, z tej wiedzy, ze swojej wiedzy odpowiedniego użytku i się nie przygotowały. Dlatego te dwie przypowieści Pan Jezus podsumowuje słowami: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Więc ta przypowieść, przypowieść o dziesięciu pannach jest przypowieścią o głupocie i o mądrości, gdzie rezultatem takiego mądrego postępowania jest czuwanie w gotowości na powrót Pana Jezusa. Kolejna przypowieść od 14 wersetu to jest przypowieść o talentach. Dobrze znana, przeczytam ją również. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż, przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służącego do rozliczeń. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił: panie, powierzyłeś mi 5 talentów, proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to: wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty, zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan powiedział: wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział: zły i leniwy sługo, byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze,
a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Kolejna przypowieść, która jest bardzo, bardzo dobrze znana i bardzo popularna. Tylko przypomnę, że talent tutaj jest jednostką wagi. To może być talent srebra lub talent złota. I różnie w różnych okresach czasu te talenty były definiowane. Zazwyczaj jest to od 30 do 50 kg taka jednostka wagi. I to jest ta przypowieść, zauważcie, jest trzecią przypowieścią z takiego cyklu pan wyjechał i nie wiadomo kiedy wróci. I znowu, podobnie jak w poprzedniej przypowieści, gdzie zastanawialiśmy się, gdzie pytałem się, czy mogą być, czy może być lampa i oliwa, jeszcze będę do tego wracał, tutaj możemy sobie zadać pytanie, czym są te talenty. Jeśli to Pan Jezus jest tym człowiekiem, który wyjechał, a my wierzący jesteśmy Jego sługami, to należy zadać sobie pytanie, no to co my w takim razie otrzymaliśmy od Niego? Tak jak mówiliśmy, te talenty dosłownie to jest jakaś ilość pieniędzy i to nie mała ilość pieniędzy, więc czy może również my otrzymaliśmy od Pana Jezusa pieniądze, tak jak słudzy z tej przypowieści? No, tak. Każdy z nas dysponuje jakimiś środkami, które powierzył mu Bóg. Jeden większymi, a inny mniejszymi. A więc te pieniądze, które zostały w przypowieści powierzone sługom, mogą symbolizować prawdziwe pieniądze, które zostały powierzone nam. Tak jest dosłowne znaczenie tej przypowieści. Ale ta przypowieść ma jeszcze szersze znaczenie. Te talenty z przypowieści nie ograniczają się jedynie do skarbów, jakichś zasobów finansowych, ale mogą one oznaczać jakiekolwiek dobro, które zostało nam powierzone, czy jakikolwiek cenny zasób, który został oddany w nasze ręce. A przecież wiemy, że zostało nam powierzone coś, co jest znacznie cenniejszego niż pieniądze. W Psalmie 119, werset 72 jest napisane: lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich niż tysiące sztuk złota i srebra. A w 127 wersecie: dlatego kocham przykazania Twoje bardziej niż złoto, bardziej niż szczere srebro. A więc możemy powiedzieć, że Słowo Boże, czy nowina o ratunku w Jezusie Chrystusie jest czymś znacznie cenniejszym od skarbów i złota, od srebra, co zostało powierzone w nasze ręce i czym przecież możemy obracać. Ale nawet to jeszcze nie są wszystkie zasoby, które otrzymaliśmy, bo na przykład nasz czas również jest takim zasobem, który został nam powierzony i z którym możemy coś zrobić. Jedna osoba ma go więcej, inna osoba ma go mniej. Nasze zdolności, czyli właśnie talenty, tak? To właśnie od tej przypowieści pochodzi znaczenie słowa talent, które znamy. Ale znowu, to jest tylko jeden, nasze zdolności są tylko jednym z rodzajów zasobów, którym dysponujemy. Widzimy więc, że każdy z nas otrzymał jakiś depozyt, każdy z nas otrzymał jakiś talenty, których możemy używać. I teraz z tej przypowieści jasno wynika, że możemy je albo zainwestować tak, aby przynieść zysk właścicielowi tych talentów, albo możemy je zakopać i sprawić, że staną się zupełnie bezużyteczne. Powstaje zatem kolejne pytanie, jak korzystasz z tych talentów, z tych zasobów, które zostały Tobie powierzone? Jeśli jesteś naśladowcą Jezusa, jeśli znasz Ewangelię, to czy użyłeś jej tylko dla siebie? Skorzystałeś z tej łaski, którą Pan Jezus oferuje, a potem może zakopałeś ją głęboko tak, żeby przypadkiem nikt się o tym więcej nie dowiedział? Bo właśnie Ewangelia, właśnie wiadomość o zbawieniu w Jezusie Chrystusie jest tym talentem, który każdy z nas otrzymuje, bez wyjątku. I każdy z nas może nim obracać. Każdy z nas może inwestować za jego pomocą w ludzi dookoła. Ale może masz pieniądze? Albo również masz pieniądze? Czy używasz ich tylko do zaspokojenia swoich potrzeb i zachcianek? To już ten motyw się pojawiał we wcześniejszych przypowieściach, prawda? Jeśli w ten sposób używasz środków finansowych, którymi dysponujesz, to je zakopujesz i nie spełniasz oczekiwań tego, od którego je otrzymałeś. Może masz czas? Jak z niego korzystasz?
Czy wykorzystujesz swój czas w sposób pożyteczny dla Jezusa? Może masz zdolności, umiejętności, każdy z nas jakieś ma. Czy używasz ich tylko dla siebie, może dla swojej rozrywki, dla własnej przyjemności? A może tylko do pracy zawodowej? Czy ten czas, który został Tobie i mnie dany, czy zdolności, które nam zostały dane, czy one przynoszą zysk temu, kto jest ich prawdziwym właścicielem i od kogo je uzyskaliśmy? Zwróćcie również uwagę na to, że ci słudzy, którzy mieli 5 talentów i 2 talenty, tych 2 sług, oni koncentrują się na zysku swojego Pana, a ten z 1 talentem, on koncentruje się na sobie i na swoim bezpieczeństwie. Tamci są w stanie podjąć pewne ryzyko, no bo przecież inwestycja zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem, prawda? Można przecież w najgorszej sytuacji można nawet utracić te wszystkie środki, które się zainwestowało, cały kapitał. Ale ten drugi, ten, który ma 1 talent, jest motywowany jedynie strachem, aby przypadkiem nie ponieść jakiejś szkody. I podobnie jak u tego sługi z pierwszej przypowieści pojawia się taki element koncentracji na sobie, na moim bezpieczeństwie, na tym, żeby mnie było dobrze. I ostatnia teraz, właściwie formalnie rzecz biorąc nie jest to nawet przypowieść, to jest bardziej proroctwo. Od 31 wersetu w mojej Biblii jest ta sekcja jest zatytułowana Sąd nad żywymi. I przeczytamy sobie jeszcze tą opowieść. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie, wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie, zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie, odejdźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie ubraliście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. I znowu z takiej dalszej perspektywy, bez zastanawiania się nad szczegółami, dlaczego owce, dlaczego kozły, dlaczego ci po lewej, ci po prawej, a nie na przykład na odwrót. Znaczenie tej przypowieści Pana Jezusa jest dość jasne, prawda? Znowu mamy 2 grupy osób, tak jak w poprzednich przypowieściach, ale tutaj już nie ma takiego oczekiwania, tego elementu oczekiwania na Pana, który wyjechał, ale już jest taki ten moment, kiedy On wrócił i już rozlicza się ze swoimi sługami. Albo wpuszcza panny na wesele, czy też patrzy na zysk z talentu. Więc możemy powiedzieć, że przy tym ostatnim proroctwie ta kamera, czy ta opowieść skupia się już na tej ostatniej części całego wydarzenia, na samym rozliczeniu się Pana ze swoimi sługami. I ta pierwsza grupa, te owce, zajmowała się, mówiąc wprost, zaspokojeniem potrzeb innych. Mowa tutaj zarówno o potrzebach fizycznych, ale takich jak łaknienie, pragnienie, czy brak odzieży, albo brak schronienia, ale również widzimy tutaj pewne potrzeby emocjonalne, takie jak na przykład potrzeba odwiedzin w czasie choroby, czy pobytu w więzieniu. I te osoby, owce powiedzmy, zajęły się wypełnieniem tego obowiązku, tej odpowiedzialności, poświęciły coś, aby zaspokoić potrzeby innych ludzi, w odróżnieniu od tej
drugiej grupy, czyli kozłów. I te potrzeby na pewno powinniśmy rozumieć w sposób dosłowny, ale myślę, że one mają również takie głębsze, powiedzielibyśmy, duchowe znaczenie. Bo jak przeczytamy w wersecie 35, gdy byłem głodny, gdyż byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. To zauważcie, że już o tym mówiliśmy przy pierwszej opowieści, przy pierwszej przypowieści. Pan Jezus już o tym wspominał i jak gdyby te cztery przypowieści są spięte w taką klamrę, no bo ten sługa z pierwszej przypowieści również miał troszczyć się o zaspokojenie potrzeb swoich współsług, o wydzielanie im jedzenia. I tak samo jak tam odnosiliśmy to do pokarmu duchowego, tak i tutaj. Słowo Boże, Ewangelia, często w Biblii jest porównywana do chleba i wody jako takich składników niezbędnych do życia. Nawet Pan Jezus, który sam jest Słowem, mówi, że trzeba spożywać Jego ciało i pić Jego krew, aby duchowo żyć. Albo w kazaniu na górze Pan Jezus powiedział: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Czy zatem nakarmiliśmy tych ludzi, którzy mają takie potrzeby, którzy łakną i pragną sprawiedliwości? To jest to pytanie, które Pan Jezus dzisiaj w tej przypowieści do nas kieruje. Czy nakarmiliśmy tych ludzi? Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Obcy przybysz to oryginalnie był ktoś spoza Izraela. Ale zauważmy, że przecież każdy grzesznik jest obcym przybyszem dla Boga. Ale przez Jezusa Chrystusa może zostać przyjęty i to nie tylko jako gość, ale może zostać włączony do Bożej rodziny. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Słowo Boże, Nowy Testament wyraźnie mówi o tym, że każdy, kto jest w Jezusie, jest ubrany w białą szatę zbawienia, a więc jest oczyszczony ze wszelkich grzechów. Byłem chory, odwiedziliście mnie. Też wiemy dobrze, że najgorszą chorobą ludzkości jest grzech. I na przykład właśnie dlatego, kiedy Pan Jezus uzdrawiał paralityka, najpierw odpuścił jego grzechy, a dopiero potem nakazał mu wstać, dopiero potem go uzdrowił. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Święty Paweł w liście do Rzymian 6:17-18 pisze tak: lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. A więc widzimy, że każdy człowiek jest niewolnikiem grzechu. Każdy człowiek jest w więzieniu, w duchowym więzieniu, dopóki nie zostanie przez Jezusa uwolniony. Więc patrząc z tej perspektywy na to proroctwo, na te słowa Pana Jezusa, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy zadbaliśmy o zaspokojenie potrzeb fizycznych, tych najmniejszych ludzi wokół nas, ale również, czy zadbaliśmy o zaspokojenie ich potrzeb duchowych. Wiecie, o ile jeśli zawiedziemy nawet w zaspokajaniu takich potrzeb fizycznych, to powiedzmy, że istnieją jakieś świeckie organizacje, które zrobią to dobrze zamiast nas, może nawet lepiej od nas, ale nie ma innej osoby, która potrafi zaspokoić duchowy głód i duchową samotność niż Jezus Chrystus. A Kościół, czyli my, jesteśmy szafarzem i nośnikiem tej dobrej nowiny i nikt nas tej kwestii nie wyręczy. I myślę, że w dużym skrócie właśnie o tym mówi ta opowieść, mówi to proroctwo. Kiedy zestawimy ze sobą wszystkie te cztery opowieści, to widzimy, że mają one wiele części wspólnych. Tak? W każdej z nich występuje Pan, czy Pan Młody, czy Król, czy Syn Człowieczy. I w każdej z nich występuje ten element, czy może w trzech z nich występuje ten element długiego oczekiwania na powrót i w każdej z nich następuje ten moment powrotu tego Pana, czy Syna Człowieczego, czy Króla. W każdej z tych przypowieści mamy pewien przykład pozytywny i przykład negatywny. W każdej z nich ostatecznie ci bohaterowie tej przypowieści, ci słudzy, czy panny, czy ktokolwiek, ostatecznie są rozliczeni, ich efekty, ich działania są w jakiś sposób podsumowane i sprawdzone. Każda z osób występujących w tych przypowieściach również dostaje jakiś rodzaj zadania, jakiegoś obowiązku, czegoś się od nich oczekuje, prawda?
I wszystkie te przypowieści mówią o tym samym, tylko z różnych perspektyw, a właśnie zestawienie ich ze sobą daje możliwość, czy jest takim kluczem do zrozumienia ich symboliki i znaczenia. A więc możemy wyciągnąć taki wniosek, że ta troska o potrzeby innych, czy to w znaczeniu fizycznym, czy duchowym, to są właśnie te obowiązki służącego, że to jest właśnie ta oliwa do lamp, że to właśnie jest efekt obracania talentami, czy zwrot z inwestycji, jaką Jezus poczynił w nas. Kiedy więc popatrzymy na wszystkie te cztery przypowieści razem i wrócimy do tego pytania, które postawiłem na samym początku. Jeśli Jezus ma wkrótce powrócić, a kiedy Pan Jezus mówił o swoim rychłym przyjściu, to właśnie wypowiedział w tym kontekście te przypowieści. Więc jeśli Pan Jezus ma wkrótce powrócić, to co mam zrobić? Co mam robić? Czym się mam zajmować? Więc myślę, że po pierwsze, te przypowieści mówią o tym, że należy uwierzyć, że ten moment powrotu kiedyś nastąpi, że ta nadzieja nie zawiedzie. I tak jak roztropny sługa, nie wątpić w to, że ten moment nastąpi. Wiecie, kiedyś pewnego ranka obudzimy się i już będzie po. Już będzie po wszystkim. Myśleliście kiedyś o tym dniu? Nie będziemy o tym wydarzeniu powrotu Pana Jezusa mówili jak o czymś, na co oczekujemy, co dopiero nadejdzie, ale już to się stanie, już będzie po. Tak samo jak ludzie oczekiwali na przyjście Mesjasza, na przyjście Pana Jezusa przez tysiące lat, aż do momentu, kiedy to nastąpiło. Na podstawie proroctw przecież oczekiwali, a potem już było po. Już to się stało, już nie było oczekiwania. Kiedyś tak samo będzie z drugim przyjściem Pana Jezusa. To będzie już przeszłość. Już będzie za późno na zmiany wtedy. I właśnie dlatego, że jesteśmy pewni, że Jezus powróci, mamy się zajmować właściwymi sprawami, mamy się skupiać i zajmować właściwymi rzeczami. Nie szukać zaspokojenia naszych własnych pragnień, pożądliwości, ambicji, żądzy władzy, bogactwa, ale wydawać owoce godne upamiętania. Pan Jezus mówił o tym wielokrotnie w innych miejscach. Na przykład w Ewangelii Jana, 15 rozdział. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Albo w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Też z Ewangelii Mateusza 6,33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Te głupie panny były głupie, ponieważ, czy nieroztropne, nierozumne, ponieważ chociaż wierzyły w rychły powrót Pana Młodego, to nie wykorzystały tego czasu, aby właściwie się przygotować. Tego czasu oczekiwania nie wykorzystały we właściwy sposób. Ich obowiązkiem było to, aby lampy świeciły, ale ostatecznie nie świeciły. Dlatego bądźmy jak te mądre panny i weźmy sobie do serca wezwanie Pana Jezusa. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Mało tego. Przypowieść o talentach mówi, że każdy z nas został w jakiś sposób wyposażony do tego, aby ten czas oczekiwania na Jezusa spędzić właśnie owocnie, aby przynieść zysk Jego Królestwu. Każdy z nas dysponuje, czy jest szafarzem największego skarbu, jaki ludzkość kiedykolwiek otrzymała, Ewangelii, czyli klucza do życia wiecznego. Dysponujemy też innymi zasobami, jak właśnie, o których mówiliśmy, pieniędzmi, czasem, umiejętnościami, jedni w większym stopniu, inni w mniejszym. Czy wykorzystuję te zasoby, którymi dysponuję do służby Panu Jezusowi? Czy one przynoszą zysk Królestwu Bożemu? Czy kiedy zdamy sprawę z tego, jak używaliśmy tych rzeczy, to usłyszymy pochwałę, dobrze, sługo dobry i wierny, czy usłyszymy sługo zły i gnuśny? I na koniec jest też tak bardzo konkretna i dosłowna instrukcja od Pana Jezusa co do tego, czym mamy się zajmować, że już chyba nie da się tego bardziej wyraźnie i dosłownie powiedzieć. Gdyby ktoś zapytał, no ale w moim przypadku, co to znaczy troszczyć się o współsługi, albo nabywać oliwę do lampy, albo inwestować w moje talenty? Pan Jezus odpowiada,
Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Nie da się tego jaśniej powiedzieć. Kiedy ostatnio kogoś nakarmiliśmy albo napoiliśmy? Czy dbamy o to, aby ubrać tych, którzy nie mają ubrań? Jeśli nawet sami nie znamy nikogo takiego albo nie wiemy, jak to zrobić, to jest mnóstwo odpowiednich instytucji, które potrafią to zrobić i specjalizują się w takiej pomocy, a my możemy te instytucje wesprzeć. Nie wiem, chociażby Open Doors, tak? Która pomaga innym chrześcijanom, którzy są w ciężkiej sytuacji na całym świecie. Kiedy ostatnio odwiedziliśmy albo zaprosiliśmy do siebie jednego z tych najmniejszych braci Pana Jezusa, z którymi być może zazwyczaj nie jest nam zbytnio po drodze. Kiedy ostatnio zaspokoiliśmy duchowe potrzeby innej osoby i nakarmiliśmy ją Ewangelią, czy to podczas rozmowy, czy przez wręczenie jakiejś książki, traktatu. A jeśli nawet dbamy o fizyczne czy emocjonalne potrzeby innych ludzi, czy wskazujemy na tego, ze względu na którego to robimy? Na Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy ja przeczytałem te przypowieści, kiedy wsłuchałem się w sumie takie proste słowa Jezusa, bez, tak jak mówiłem, nadmiernego kombinowania, bez rozbierania każdego słowa na części, to jestem przekonany, i taki jest, myślę, główny wniosek z tych przypowieści, jestem przekonany, że ten czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa powinien być dla nas, Jego uczniów, czasem takiego aktywnego czuwania, czasem aktywnego poszukiwania, do czego ja się mogę przydać. Że to jest taki czas wytężonej pracy, takiego wysiłku dla Niego na miarę możliwości, które otrzymaliśmy. Bo na przykład inne możliwości mają rodzice, którzy aktualnie mają małe dzieci, a inne mają osoby, które na przykład mają już dorosłe dzieci. Dlatego jedna osoba ma 5 talentów, a druga ma 1 talent. I to też w czasie może się jakoś zmieniać. Inne możliwości mają ludzie zamożni, inne mają ludzie ubodzy. Natomiast zawsze takie aktywne czekanie, taka służba Jezusowi będzie wiązała się z ponoszeniem jakichś kosztów. Może się wiązać ze stresem, może się wiązać z wychodzeniem ze swojej strefy komfortu i wygody. Ale na drugim biegunie, i o tym mówią te przypowieści, jest strach, jest lenistwo i bezczynność. Więc jeśli mam takie podejście w rodzaju, powiedzmy, uwierzyłem i teraz już mogę korzystać z życia, leżeć do góry brzuchem i czekać, aż Jezus otwartymi ramionami zaprosi mnie do siebie, no to wiecie co, no, moim zdaniem te przypowieści wyraźnie mówią, że to nie jest właściwa postawa. Taka postawa u osób z tych przypowieści kończy się, no, niestety, tragicznie. Jeśli w takim razie przy spotkaniu z Panem Jezusem chcemy usłyszeć słowa sługo niewierny, bezużyteczny, leniwy, zły, gnuśny i głupi, to dobre wieści. Nic nie trzeba robić. Taka diagnoza jest gratis. Ale jeśli chcesz usłyszeć sługo dobry i wierny, mądry i roztropny, to jest praca do wykonania i jest cena do zapłacenia. I tym mamy się zająć, oczekując powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Te cztery przypowieści nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Wciąż nie wiesz, czym konkretnie masz się zająć? Módl się o to i pytaj Boga. Na pewno odpowie, bo to jest zgodne z Jego wolą, abyśmy owocowali, abyśmy przynosili zysk Jego Królestwu, a potrzeb jest mnóstwo. Można również zapytać pastora, bo wiem, że ma wiele ciekawych pomysłów i nie brakuje również u nas w Kościele potrzeb, więc jak ktoś nie wie, to jest dobre miejsce, żeby się zapytać. I jeszcze na zakończenie chciałem wyraźnie powiedzieć, że nie chcę absolutnie powiedzieć, że zbawienie jest z uczynków albo że w jakiś sposób możemy sobie zasłużyć na przychylność Boga, bo zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez Jego krzyż i przez Jego zmartwychwstanie. Ale z drugiej strony Nowy Testament, nie tylko Nowy Testament, wyraźnie mówi, że taka żywa i prawdziwa wiara
To jest wiara, która przynosi owoce. I to właśnie na takim owocowaniu, na byciu pożytecznymi mamy się skoncentrować w tym szczególnym czasie, kiedy biblijne proroctwa dotyczące wydarzeń końca czasów wypełniają się na naszych oczach. Więc nasza wiara, a więc ta nadzieja, której się trzymamy, ale też owoce tej wiary idą ze sobą w parze. Są ze sobą nierozłącznie związane, tak jak lampa i oliwa do tej lampy. Tak? Bo lampa bez oliwy nie działa, jest bezużyteczna. Więc taka różnica między życiem pod prawem, a życiem pod łaską, to jest nasza motywacja. To jest przyczyna tego naszego działania. Mamy czuwać aktywnie, mamy aktywnie, pracowicie czekać na powrót Pana Jezusa i służyć Mu, nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że mieszkający w nas Duch Święty pobudza nas do tego. Pobudza nas do takiej postawy i do służby dla Królestwa Bożego. A jeśli nie pobudza, jeżeli Ciebie nie pobudza, no to możliwe, że coś jest nie tak z Twoją wiarą. Że coś jest nie tak z Twoją lampą. I pozwolę sobie zakończyć ostatnimi słowami z Księgi Objawienia Jana i przy okazji też ostatnimi słowami Biblii. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.